Cześć, witajcie w drugim odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak ustawić overlay przechwytywanie ekranu oraz jak ustawić poprawnie dźwięk. Także przejdźmy dalej bez przedłużania. A więc jest. Jest to widok programu, który pozostawiliśmy po pierwszym odcinku. A więc jest. To jest widok programu, który pozostawiliśmy oczywiście po ostatnim odcinku. Po lewej stronie na dole mamy zakładkę sceny. Tutaj będą znajdowały się wszystkie sceny naszego streama. Czy to start, pauza, rozmowy i gra. Przejdźmy może w tym momencie i skonfigurujmy sobie to pod siebie. Ja zmienię nazwę pierwszej zakładki na start i dodam kolejno. Pauza, end, rozmowy i grę. W tym momencie, kiedy przełączamy się pomiędzy tymi scenami, jak widzicie, nic tu się nie dzieje na naszym właśnie ekranie streamingowym. Co należy zrobić? Należy dodać nasze źródła, nasz overlay. Ja mam przygotowany taki w formie graficznej, są to statyczne zdjęcia JPG, ale Wy możecie mieć chociażby pliki wideo w formacie WebM. Właśnie ja sobie przygotowałem, są tutaj właśnie moje start, pauza, zakończenie, czas, jakieś tło, jakieś ramki i będę przeciągał po prostu z folderu, cyk, w ten sposób. Jeżeli jednak posiadacie swój overlay dodany chociażby do serwisu Stream Elements, to klikacie dodaj źródło, przeglądarka, wpisujecie nazwę, czy to będzie pauza, czy to ending, odmieniacie adres, tutaj wpisujecie rozdzielczość i akceptujecie. I on w ten sposób będzie dodany do waszego programu. Lecimy dalej, ja sobie tu mówię, przerzucę te wszystkie grafiki. I dodajemy źródło naszej kamery. Jest to urządzenie do przechwytywania wideo. Nazwę to kamera. O, i już wyłapało moją kamerę. Przenosimy pod rameczkę. I będziemy teraz skalować naszą kamerę, łapiąc za rogi, te czerwone. Tak, i wyrównamy sobie. O, widzicie, ładnie wyrównaliśmy sobie do ramki. Powiemy sobie rameczkę i kamerę i dodamy do grupy, grupuj wybrane elementy. To jest taki folder, on ułatwi nam po prostu, ułatwi nam zrobienie porządku w naszych scenach i źródłach obrazu. Grupa kamera i OK. Kopiujemy, przechodzimy do zakładki gry, kopiujemy oczywiście Ctrl-C. I tutaj Ctrl-V. Jak widzicie, dodało nam tu już gotową kamerę. Jedyne co należy zrobić, to kliknąć tutaj wyłącz urządzenie, gdy nie jest pokazywane. Czasem zdarza się tak, że zostaje źródło z jakiejś innej sceny i nasza kamera się zwyczajnie nie wyświetla. Więc warto to mieć włączone w momencie, kiedy przechodzimy na end rozmowy. Nasza kamera zostaje, a nie trzeba jej przełączać potem specjalnie. Dobrze, umiejscowimy sobie tutaj w tym miejscu naszą kamerę i gotowe. Kolejna rzecz, na jaką trzeba zwrócić, to, że jeżeli dodaliśmy mikrofon, nasza kamera również może posiadać mikrofon i w tym momencie, jak widzicie, pokazuje, że przechwytuje dwa źródła dźwięku. Oczywiście nie chcemy, żeby nasz głos był zdublowany na streamie, więc klikamy tutaj wycisz i ukrywamy to źródło. Ono również będzie ukryte tutaj na scenie rozmowy. Kolejnym krokiem jest przechwytywanie gry, czy też całego ekranu. Ja korzystam z przechwytywania całego ekranu, więc tą opcję wybiorę. Ale jeżeli macie dwa ekrany. Jeden właśnie na program OBS, a drugi na którym gracie. Jeżeli macie jeden ekran,
no to siłą rzeczy chcecie, żeby było właśnie używane przechwytywanie gry. Ponieważ jeżeli będziecie mieli przechwytywanie ekranu, będziecie przeskakiwać alt-tabem między OBS-em a grą, no to wszyscy zobaczą wasz tutaj piękny interfejs, który no jakby będzie zaburzał troszkę imersję na streamie. Ja posiadam dwa ekrany, więc wybieram przechwytywanie ekranu. I w tym momencie wybiorę sobie właśnie ekran główny, na którym gram i przeciągam niżej. No i w tym momencie ładnie mamy tutaj przechwytywany ekran. Mamy tutaj naszą kamerkę i możemy rozpocząć nasz stream. Chcemy jednak, żeby nasze audio, czy to rozmowa z naszymi teammate'ami, były ładnie ustawione. Ja korzystam w tym celu z programu Sonar od SteelSeries. Jak widzicie, mam tutaj już wstępnie ustawione elementy. Wy najprawdopodobniej będziecie przechodzić przez tą konfigurację. Tutaj w playbackach ustawiamy nasze główne źródło właśnie dźwięku. W moim przypadku są to głośniki Yeti-X, ponieważ ja korzystam z odsłuchu na mikrofonie. I teraz tak. Mamy grę, czat, media, aux i mic. Mikrofon tu oczywiście wyłapuje mój przez Nvidia Broadcaster. W tym momencie no nie jest to nam potrzebne, więc mikrofon możemy sobie pominąć. Najważniejsze są ustawienia czat, media dla nas w tym momencie. Tutaj oczywiście musimy wybrać nasz SteelSeries Sonar Gaming. I mamy zakładkę czat i media. Co z tym robimy? Dodajemy źródła przechwytywania wyjścia dźwięku. Nazwijmy sobie to czat. Wybieramy SteelSeries Sonar Chat. OK. Jak widzicie, pokazał się tutaj pasek czatu. Następnie dodamy przechwytywanie media. To będzie zakładka tak naprawdę na wszystkie nasze media typu Spotify, YouTube. Wszystko, co może być w jakiś sposób chronione prawami autorskimi audio. Nie chcemy dostać oczywiście żadnego ostrzeżenia od Twitcha, że hej, łamiesz prawo i wyciszą nam ścieżkę dźwiękową całego filmu, a my wtedy nie mamy chociażby możliwości wycięcia z naszego streamu klipa, którym podzielimy się ze znajomymi czy naszymi widzami w późniejszym czasie na jakichś social mediach. Więc wybieramy tutaj media, patrzymy, gdzie mamy media, klikamy zaawansowane ustawienia dźwięku i teraz to, co wspominałem w pierwszym odcinku, że wybraliśmy w ustawieniach wyjścia ścieżkę VOD Twitch, którą korzysta z drugiego kanału. Szukamy media i odznaczamy tutaj dwójeczkę. W tym momencie, jeżeli nasz stream się zakończy i zostanie zapisany VOD naszego live'a na kanale i będzie można go odtworzyć, nie będzie muzyki chronionej prawem autorskim, którą właśnie mieliśmy ustawioną na ścieżce media. Co to nam daje? To, że nie dostaniemy ostrzeżenia, a materiał będzie przyjemny do obróbki, ponieważ nie będzie w nim dźwięków muzyki, czy też po prostu nie zostanie on wyciszony przez Twitcha i nie będziemy mogli odzyskać chociażby zapisu audio, jak mówimy coś śmiesznego, opowiadamy żart, czy nie będzie po prostu dźwięku gry. Kolejnym krokiem to przechodzimy tutaj do ustawień dźwięku, bo musimy pamiętać o tym, że to, że tutaj ustawiliśmy media, program z automatu nie wybierze nam chociażby przeglądarki czy innego oprogramowania do muzyki prosto na ten kanał. Musimy go tutaj zaznaczyć i wybrać media. To samo będzie w przypadku Spotify. Jeżeli tutaj wyświetli wam się Spotify, to też wybieracie właśnie tutaj media. I w tym momencie, jeżeli ja puszczę jakąkolwiek muzykę na chociażby... Tutaj jest YouTube,
to będziecie mogli sobie w tym momencie, chociażby coś tutaj puścimy z YouTube'a, będziecie słyszeć. Będziecie słyszeć tą muzykę, aczkolwiek ona nie pojawi się w VOD. Widzicie? Media tutaj działa. Słychać dźwięk. Na szczęście nie będzie on zapisany na VOD. I to by było na tyle, kochani. A, byłbym zapomniał. Jeszcze musimy na Discordzie w sekcji głos i wideo w ustawieniach wybrać tutaj SteelSeries chat. Tymczasem dziękuję za obejrzenie i zapraszam na trzeci odcinek, w którym połączymy sobie PlayStation 5 z naszym OBS-em.